Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Kacper Specylak, a to jest kolejna już rozmowa Nowego Ładu. Na początek, gwoli takiej formalności, zachęcam wszystkich Państwa, jako oddolnie pracujący zespół, dotykamy w tym okresie ważnych spraw dla państwa polskiego. Na kanale, na portalu dużo się dzieje. Zapraszamy do zostawienia subskrypcji, obserwowania naszych materiałów, bo praktycznie codziennie rozmawiamy z czołowymi ekspertami, komentatorami i dzisiaj mamy właśnie do czynienia z jednym z takich komentatorów. Naszym gościem jest Rafał Ziemkiewicz, pisarz, publicysta portalu Do Rzeczy, autor wielu poczytnych książek. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, witam serdecznie i witam wszystkich państwa. Dziękujemy za poświęcony czas panu redaktorowi. Dzisiaj temat oczywisty, wybory i ich konsekwencje. Zabrzmiało to chyba nieco tak sztampowo i filozoficznie, no ale nie o filozofię tu chodzi. Na początek chciałem panu redaktorowi zaproponować taką symulację, pewien eksperyment. Przenosimy się szybko 4 lata do przodu. Opozycja w sposób stosunkowo niezakłócony rządziła całą tą kadencję. Jak wygląda Polska i co się w niej zmieniło? Obawiam się, że te siły, które doszły do władzy, nie będą się w stanie przeciwstawić tym naciskom, jakie na Polskę będą wywierane w ciągu paru następnych lat. A inna sprawa, czy Prawo i Sprawiedliwość umiało się nim przeciwstawić. Odniosłem wrażenie, że tak jakby na ostatniej prostej tuż przed wyborami zaczęło rozumieć, że polityka to jest sprawa państwa i narodu, a nie tylko i wyłącznie sondaży i tego, czy się zyska następną kadencję. A czy naprawdę zaczęło rozumieć, nie wiem. W tej chwili jest trochę wielka niewiadoma. Zupełnie nie mam pojęcia, kim jest tak naprawdę Szymon Hołownia. Czy on jest samodzielny, czy to jest rzeczywiście jakiś polityk, czy jest w stanie zrozumieć sytuację, ogarnąć i działać z jakąś strategią inną niż tym, że chce zostać prezydentem w 2025 roku. Zupełnie nie wiem, czy Władysław Kosiniak-Kamysz potrafi do takiej roli dorosnąć, bo dotąd znaliśmy go, tak powiem, w roli bardzo podrzędnej w polskiej polityce. Wiem, że Donald Tusk nie jest człowiekiem, który by się kierował właściwie rozumianym polskim interesem narodowym. I to sprawia, że generalnie moja wizja za 4 lata jest wizją znacznych strat, jakie poniesiemy. Ale być może te straty są potrzebne, żeby ludzie, którzy nagle zrozumieją, że na złość Kaczyńskiemu zagłosowali na wściekle wysokie rachunki za prąd, brak samochodów, strefy 15-minutowe w miastach, pozbawienie Polski prawa głosu w strukturach unijnych, poddanie nas całkowicie dyktatowi obcych koncernów. Być może jeśli za 4 lata się okaże, że tak jak współcześni nam Anglicy w zimie musimy jeździć cały dzień w komunikację miejską w kółko, bo autobusy są jeszcze ogrzewane, a na ogrzewanie domu nie ma pieniędzy, bo ratujemy planetę, likwidujemy emisje. Jeżeli się okaże, że Polacy zrozumieją, że zagłosowali na złość Kaczyńskiemu na to, że nie będzie wakacji w Egipcie z tego samego powodu, że Unia Europejska ratuje planetę, w związku z czym nie ma jeżdżenia samochodami, nie ma latania samolotami, nie ma wakacji w kółko, no to może się zdarzyć, że ta Polska za 4 lata coś będzie chciała zmienić bardzo wyraźnie. I ja na to liczę, że nie będzie to zmiana taka, że znowu PiS z kolei odwróci tę karuzelę po raz kolejny i teraz dostanie 50%, tylko że no, pojawi się elita polityczna, która będzie w stanie trafnie odczytać te wyzwania, jakie przed Polską stoją i stworzyć coś więcej niż ta wieczna wojna między Hutu i Tutsi. Mamy, panie redaktorze, do czynienia z taką trochę paradoksalną sytuacją, w której tylko jedna partia po wyborach mówi otwarcie, że przegraliśmy, a cała reszta wygrała. No właśnie, uwzględniając wszystkie te konteksty, o których pan mówił też w innych miejscach, wszystkie wariacje, możliwe rozwiązania, kto w istocie te wybory wygrał, a kto jest kretesem przegrał? No w istocie te wybory wygrał tak naprawdę Szymon Hołownia i w pewnym stopniu Władysław Kosiniak-Kamysz, czyli to ugrupowanie, które w chwili, gdy rozmawiamy, jest jeszcze jednym ugrupowaniem, trzecią drogą, ale być może w Sejmie już założy dwa osobne kluby poselskie i będą to dwie osobne partie, bo ich ambicje mogą być rozbieżne. Nie wydaje mi się, że wygrał te wybory Donald Tusk i nie jestem pewien, czy on pozwoli na to, żeby kadencja przeszła pełna tego Sejmu, czy raczej będzie dążył do
wcześniejszych wyborów, ponieważ no, stracił kontrolę, znaczy przestał być jedynowładcą. Chyba, że po prostu... Mówił pan, że Tusk jest największym przegranym tych wyborów i to jest takie kontrintuicyjne postawienie sprawy, bo on sam mówi o sobie, że jest najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi. Jeżeli on mówi coś, że jest szczęśliwy, to znaczy, że coś mu chyba jednak uwiera go w duszę. Zwracam uwagę, że jakby w ogóle ten wynik wyborów jest skutkiem czegoś, co stało się na miesiąc, trzy tygodnie przed samymi wyborami, czyli odwróceniem całej dotychczasowego, całego, jak to się potocznie mówi, spinu Platformy Obywatelskiej i mediów Platformy Obywatelskiej i tych tak zwanych elit opiniotwórczych, które ona ma na swoje usługi. Ten spin był spinem najpierw jednej listy. Gdyby ta jedna lista się powiodła, to prawdopodobnie święciłby triumf PiS szczerze, a nie tak jak w tej chwili deklaratywnie. Później właściwie powiedział Tusk wyraźnie, albo idziecie do mnie na jedną listę, do Czarzastego, Hołowni i Kosiniaka-Kamysza, albo idziecie do mnie na jedną listę, albo i tak będzie jedna lista, tylko to będzie partyjna lista PO, bo wy wszyscy, prawda, wejdziecie pod próg wyborczy w sondażach. I przez cały czas bardzo usilnie się starał. Czarzasty przyjął postawę uległości, więc lewica straciła bardzo dużo zresztą, ale powiedzmy nie on był na celowniku. Na celowniku była zdecydowanie trzecia droga, którą cały czas realizował Tusk taką ideę, trzecia droga pod próg i to da Platformie mijankę, a dąb pierwszej partii da większość do rządzenia. I gdzieś koło miesiąca, trzech tygodni przed, wyraźnie przed wyborami, zdał sobie sprawę, jak sądzę on, bo to on podejmował decyzję, ktoś mu to wyperswadował, że nie będzie tej mijanki. Że jeżeli będzie kontynuowany kurs trzecia droga pod próg i trzecia droga rzeczywiście nie wejdzie do Sejmu, to będzie to trzecia kadencja PiSu. I w tym momencie się pojawił właśnie spin, że trzecia droga, albo trzecia kadencja PiSu. W tym momencie się pojawił spin, że potrzebujemy Hołowni w parlamencie, że on jest fajny facet, nie jest agentem Opus Dei, jak dwa miesiące wcześniej go demaskował publicysta Gazety Wyborczej, nie jest nieodpowiedzialnym szczeniakiem, który własnych ambicji nie potrafi zapanować, jak też go tam strofowała w Gazeta Wyborcza piórem jakiegoś profesora, nie razy zresztą i tak, nie. Jednak dajemy im pożyć, wpuszczamy ich na scenę. Więc w ten sposób PiS rzeczywiście stracił możliwość rządzenia, ale Donald Tusk nie zyskał tego, co chciał, czyli pozycji demiurga, który będzie absolutnie wszystkim jednoosobowo zarządzał, tak jak zarządza swoją partią. Dlatego powiedziałem, że z jego punktu widzenia to nie jest wcale taki sukces. Demiurgiem też nie będzie na pewno, no, na pewno, prawdopodobnie Prawo i Sprawiedliwość. Chciałem też pana redaktora zapytać, co tak naprawdę się stało i proszę mi tego nie poczytać jako afront, bo bez sztucznej wazeliny wiele tych pana prognoz w przeszłości się sprawdzało, ale tutaj pewna pomyłka, bo PiS nie rządzi, Konfederacja też kart rozdawać nie będzie. No właśnie, co tutaj się stało na finiszu? Stało się to, że dwie rzeczy się stały. Po pierwsze, pojawiły się 3 miliony wyborców, których wcześniej nie było. Cały plan Prawa i Sprawiedliwości, który wydawał się mieć pewne szanse powodzenia, polegał na tym, że gromadzimy swój żelazny elektorat i nic więcej nas nie obchodzi. Ten żelazny elektorat rzeczywiście to 7 milionów 600 tysięcy ludzi, w poprzednich wyborach 4 lata temu było 8 milionów, czyli tak można powiedzieć, demografia jest taka, że 400 tysięcy wyborców po prostu zmarło, bo to byli głównie ludzie z najstarszego pokolenia. I niczego więcej PiS nie zyskał. I to jest kwestia pewnego wyboru, który widzieliśmy. Cała kampania wyborcza była wyłącznie skierowana do własnego elektoratu. A moim zdaniem zresztą tak naprawdę cała kampania wyborcza była skierowana do Jarosława Kaczyńskiego. Nie po to, żeby go przekonać do PiSu, tylko po to, żeby go przekonać, że ci, którzy robią kampanię, niech pan zobaczy, panie prezesie, jak się staramy, jak walimy w tego Tuska, śrudek łaki lecą na prawo i lewo, panu prezesowi się to podoba, więc nagrodzi. Tylko, że no, to wszystko by zadziałało, gdyby frekwencja wyniosła około 60%. Ponieważ nigdy nie wyniosła więcej niż 60% w wyborach sejmowych, minąwszy rok 89, a ten plebiscyt był nieporównywalny.
Więc to miało ręce i nogi, dlatego sądziłem, że w sytuacji, kiedy ludzie będą się bać zmian, bo jest wojna jedna, druga, trzecia, bo jest zagrożenie zalewem imigrantów, oglądamy sceny z Lampeduzy, bo jest dość dobrze, jak to sam Sławomir Sierakowski przecież przyznał, że ich problemem opozycji jest to, że w Polsce się dobrze żyje. No 80% ludzi mówi, że ich sytuacja materialna jest dobra. Mimo to 3 miliony ludzi postanowiły się ruszyć, żeby pokazać, że nie akceptują Prawa i Sprawiedliwości. I to jest, no, to jest pierwsza podstawowa historia. Dlaczego oni się ruszyli? Myślę, że to straszliwy błąd w kampanii wyborczej, która była niepotrzebnie aż tak agresywna, niepotrzebnie aż tak obsesyjna, skupiona na... Znaczy to, co miało mobilizować własny elektorat, czyli to ciągłe przypominanie, że Tusk podniósł wiek emerytalny, że z Putinem robił reset... No to prawda, no oczywiście, ale przecież wtedy i Barack Obama i wszyscy inni robili reset z Putinem, jak mówimy o tych latach. W ogóle skupienie na tym wszystkim nic nie dało, bo przekonało tylko przekonanych. Natomiast wydaje mi się, że strasznie zirytowało wielu ludzi, którzy może w pierwszej chwili się nie wybierali na wybory. I to była ta zmiana. Niektórzy tutaj przypisują magiczną rolę aborcji, że to hasło aborcji wyciągnęło młode kobiety. Ja nie sądzę. Ja myślę, że młode kobiety głosowały raczej jako przedstawicielki swego pokolenia, a nie jako kobiety. I raczej nie aborcja była tym, co je na ulicę wyciągnęło, chociaż oczywiście aborcję dopisano do takiego ogólnego, długiej listy rzeczy, którymi PiS irytuje. Druga rzecz, która się stała, no to to, że wskutek pewnych błędów popełnionych przez Konfederację ona nie spełniła tej roli, która jeszcze 2 miesiące temu wydawało się, że ją spełni. Czyli, że to nie Konfederacja była tym beneficjentem tych 3 milionów głosów. Z tych 3 milionów głosów część poszła na Platformę Obywatelską. To jest ten fenomen, o którym mówił Władysław Teofil Bartoszewski, że z badań wynika, że 20% tych, którzy głosowali na Koalicję Obywatelską, nie lubi Tuska. W ogóle nie akceptuje Tuska. No bardzo ciekawe, ale myślę, że to są właśnie ludzie z tego 1,5 miliona, którzy zagłosowali na złość PiS-owi, czy żeby okazać, że nie chcą po prostu dłuższych rządów PiS-u. A większość z nich zagłosowała na trzecią drogę. Dlaczego nie zagłosowała na Konfederację? No znowu temat na badania. Moim zdaniem to był pewien błąd taktyczny, że Konfederacja nie potrafiła spozycjonować się jako trzecia droga, ale taka trzecia droga z głosowania, na którą cokolwiek wynika, a nie tak jak było głosowanie dawne na dawny UPR, że można było zagłosować i wiadomo, że będzie wychodził Korwin i opowiadał różne bonmoty, ale nic więcej z tego nie wyniknie. Tak, panie redaktorze, to znaczy... jeszcze ten wątek Konfederacji na pewno będę chciał z panem rozwinąć, ale może pomału kończąc wątek pod tytułem Prawo i Sprawiedliwość. No, dużo się o tym mówi, pan też już o tym powiedział, o tych strategicznych, kampanijnych błędach ekipy Jarosława Kaczyńskiego, czyli to tak zwane betonowanie betonu, zaniedbanie centrowego elektoratu, ale... Na ile ta porażka po 8 latach jednak zużywania się tej formacji była im po prostu w jakiś sposób pisana, tym bardziej, że też jak pan to określa, PiS walczył z całym światem i miał przeciwko sobie taką skolektywizowaną opozycję od prawa do lewa, wyłączając Konfederację. Co sam zrobił, ponieważ nie było powodu na przykład, żeby upokarzać PSL przez kilka lat i prawda, odmawiając im stanowiska wicemarszałka Sejmu. To było takie symboliczne pstryknięcie i taka buta okazywana PSL-owi, my wieś przejmujemy, was już nie ma. No okazało się, że jednak PiS wsi nie przejął. No fałszywa doktryna, że nie istnieje centrum. Fałszywa, jak się okazuje, doktryna, chociaż ona w Ameryce się sprawdza i tam jej uczą, ale w Polsce się jakoś nie sprawdziła, że wybory się wygrywa nie przez przyciąganie nowych wyborców, tylko przez mobilizowanie stałych wyborców. Ale przede wszystkim no, ten PiS bardzo zdegenerował na taki sposób sanacyjny. Niektórzy mówią, że to jest jakaś obsesja, że ja tak porównuję. Nie, na litość boską proszę naprawdę zapoznać się z historią. To, co zrobił PiS, to była taka łagodna sanacja. Łagodna to znaczy nie mordowała ludzi, nie wsadzała do Berezy Kartuskiej, nie zrobiła procesu brzeskiego, bo wtedy by dalej rządziła, tak jak rządziła sanacja przedwojenna. Natomiast miała dokładnie ten sam schemat myślenia. Komendant
wyprowadził nas już nie z takich kłopotów, prawda? Komendant wie lepiej, słuchajmy komendanta. Kto nie słucha komendanta, jest zdrajcą i defetystą. Ci, co byli w pierwszej brygadzie, są w pierwszym kręgu najlepszości. Ci, co słuchają pierwszej brygady, są w drugim kręgu najlepszości. Natomiast każdy, kto nie słucha, wylatuje. I nawet nagrałem taki felietonik, ponieważ na YouTubie, ponieważ mam taki zwyczaj myśleć wielokrotnie, powtarzałem, że istnieje coś takiego jak kara Boża i na przykład karą Bożą za tłumienie krytyki jest to, że się głupieje. Czyli najlepszym dowodem jest tak zwana michnikowszczyzna. Oni w 90-tych latach stworzyli cancel culture, odcięli się całkowicie od jakiegokolwiek zderzenia intelektualnego z innymi poglądami. Wszyscy, każdy kto ma inne poglądy jest faszystą. I efekt jest taki, że formacja, którą kiedyś symbolizował profesor Geremek, redaktor Turowicz, ksiądz Tischner, dzisiaj jest formacją Kuby Wojewódzkiego i Tomasza Lisa, prawda? I Romana Giertycha, który wyrósł nagle nie wiadomo dlaczego na idola michnikowszczyzny. Tak skretynieli, no bo już nie chcieli z nikim rozmawiać. W PiS-ie to trwało trochę krócej, ale niestety tam również zamknięcie się na jakąkolwiek krytykę, nawet z najbardziej życzliwych źródeł pochodząco, czy nawet zwłaszcza właśnie na krytykę życzliwych. No zobaczmy, no ile lat pan Stalerek na przykład, który teraz wrócił do kancelarii prezydenta, co jest ciekawym sygnałem, chociaż nie wiem jeszcze czego sygnałem, no ile lat, prawda, był na wygnaniu, bo po prostu ośmielił się stwierdzić, że Jarosław Kaczyński się myli. No więc takie przykłady powodowały, że Jarosław Kaczyński otoczony był kręgiem potakiwaczy, którzy wszyscy tylko po prostu łbem pokorny skłon, jak to ujmował poeta, cokolwiek prezes wymyśli, jak prezes rzucał jakiś arcyidiotyczny pomysł typu kopertowe wybory robimy, to oni jak ci w sławnej scenie w Misiu, prawda, tak jest, znajdziemy go naczelniku, trzy noce będę jeździł, a go znajdę, prawda, zrobię kopertowe wybory. To już wszyscy wiedzieli, że to jest katastrofa po prostu. Ale czy tam piątka dla zwierząt, czy jakieś takie rzeczy. No i w związku z tym PiS zabrnął nie tylko w jakieś polskie łady i inne rzeczy, które być może by jeszcze wyborcy wybaczyli, ale w coś, czego polski wyborca nigdy nie wybacza, czyli w taką jawnie okazywaną arogancję. Komu się nie podoba, to znaczy, że jest zdrajcą, prawda, i tak dalej. Tam zdrajców nie brakuje oczywiście w opozycji wobec PiS-u, ale takie rozszerzenie tego kwantyfikatora spowodowało właśnie ów odruch przekory, odruch buntu. To jest być może buntem bezrozumnym między nami mówiąc, no bo jak widzę takie badanie Ibrisu, że 63% wyborców zupełnie otwarcie przyznaje się, że oni głosowali tylko po to, żeby na złość, prawda, partii, której nienawidzą, a jedynie 33% opowiedziało się, że głosowało za jakimś programem, za jakąś wizją Polski, za jakimiś wartościami, a nie na złość, to jest bardzo, bardzo zła sytuacja w takim sensie społecznym. No ale taka jest po prostu. Taka jest i taką mamy sytuację, że ten bunt nastąpił. Ten bunt powoduje tak zwane nowe rozdania. A co z tego nowego rozdania wyniknie? Jestem pełen obaw, ale też pełen nadziei, że koniec końców dobrze na tym wyjdziemy, podniesiemy się. No właśnie, panie redaktorze, czy dopuszcza pan jeszcze na ten moment taki scenariusz, że do tego nowego rozdania jakimś cudem nie dochodzi? No, arytmetyka tutaj sejmowa jest nieubłagana, ale czy widział pan wiele w tej krajowej polityce i czy jawi się panu możliwy taki scenariusz, że PiS jakimś sposobem składa na przykład bajeczną ofertę tym ludowcom, których, jak sam pan powiedział, przez te ostatnie lata próbował wykończyć? Dodatkowo dochodzą na przykład posłowie Konfederacji, którzy mają teraz duży konflikt ze środowiskiem wolnościowym i jednak coś dzieje się nieprawdopodobnego. Czy to już jest całkowicie science fiction? Wydaje mi się, że jest to nieprawdopodobne, bo tym czynnikiem, który sprawił, że PSL przez tyle lat trzymał się z daleka, PiS już przecież kusił PSL po wyborach samorządowych i to miało sens, bo gdyby powstała na poziomie samorządowym koalicja PiS-PSL, to ona by rządziła wszystkimi sejmikami wojewódzkimi w Polsce poza jednym. Ale taka koalicja nie powstała. Myślę, że nie powstała dlatego, najbardziej nie chodzi o kwestie programowe, tylko po prostu wszyscy wiedzą, że jakakolwiek koalicja z Jarosławem Kaczyńskim to jest ślub z modliszką.
zostanie się pożartym po prostu. Los Giertycha, który się teraz jako takie odrażające zombie szwenda po polskiej polityce i chce zemścić, i wszystko jedno, każdego zła jest gotów narobić, byle się zemścić na Jarku. Los świętej pamięci Lepera, samoobrony, po prostu pokazał wszystkim, że Kaczyński nie znosi koalicjanta, że zabije każdego koalicjanta. I PSL nie chciał być zabity, po prostu. Więc dlaczego nagle teraz miałby zechcieć w momencie triumfu? Kiedy ma siłę, kiedy ma dobrą ofertę, na pewno dostanie jakąś tam na swoje potrzeby. Nie wiem, jakie to są potrzeby. Być może oczywiście Władysław Kosiniak-Kamysz, gdyby miał ambicje odegrania roli wielkiego męża stanu i Witosa II, to może by zagrał o premierostwo w tej chwili, a używając umiejętnie argumentu, że w razie czego to może zawrzeć koalicję z PiS-em, ale to nie, wydaje mi się to absolutnie nieprawdopodobne, także dlatego, że jednak wynik tych wyborów no, pokazał, że nastroje społeczne są takie, że ludzie chcą zmiany, więc jak im się nie da zmiany albo nawet pozoru zmiany, to ludzie, którzy by uczestniczyli w takim projekcie, mieliby przechlapane. Co więcej, PiS, gdyby się rzeczywiście uparł i w imię obrony swojego stanu posiadania w spółkach Skarbu Państwa i w TVP, i w ogóle w mediach państwowych, poszedł na jakąś taką kuriozalną koalicję i nawet gdyby znalazł do niej partnerów, to w 2025 roku w wyborach prezydenckich i w przyszłym roku w europarlamentarnych i lokalnych, to już po prostu nie byłoby co zbierać. Tu mamy jasność, że prawdopodobnie do tej koalicji nie dojdzie i PiS po prostu odda władzę, bo najzwyczajniej w świecie te instrumenty, żeby ją zatrzymać, chyba już się pomału kończą. Ale zaczął pan wątek trzeciej drogi jako największego zwycięzcy tych wyborów i Władysława Kosiniaka-Kamysza. I chciałem też zapytać, odnosząc się do pańskiej opinii, powiedział pan w bardzo specyficzny sposób, że jeżeli Kosiniak-Kamysz nie wywalczy teki premiera, to będzie, określił pan to w sposób bardzo wyrafinowany. I dlaczego pan tak uważa? No bo ja, ten człowiek ma w tej chwili ogromny wiatr w żagle. Znaczy w momencie, kiedy to pisałem, myślałem, że on ma oparę, bo wydawało się wtedy, że ma oparę tak zwanych tych szabel w Sejmie więcej i może użyć bardzo skutecznie argumentu, że w razie czego jednak zawrze jakiś deal z PiS-em. Jeżeli zostanie tutaj zablokowany, jeżeli jego ambicje polegną. To się już zdarzało w polskiej polityce, prawda? W podobny sposób Waldemar Pawlak wymógł na Aleksandrze Kwaśniewskim to, że został premierem, mimo że był mniejszościowym koalicjantem w latach 90., przypomnę. No, taka sytuacja, że to jednak Pawlak premierem został, ale Kwaśniewski miał ambicje prezydenckie, w związku z czym on wolał dla siebie zachować tę szansę walki o prezydenturę, zresztą wygrał dwukrotnie, jak wiadomo. Dzisiaj, gdyby pan redaktor miał postawić swoje własne pieniądze, to Władysław Kosiniak-Kamysz będzie szefem rządu w najbliższej kadencji? Nie wiem, bo nie, ja pisałem o tym, że jest taka możliwość, natomiast podejrzewam, że on się jednak, dobra, jak już tak dosadnie powiedziałem, to powtórzę, że jednak okaże się fujarą. No to znaczy, że nie będzie miał w sobie aż takiej determinacji, która cechuje na przykład Tuska, i nie będzie aż tak intensywnie parł do władzy, tylko zadowoli się wicepremierostwem i ministerstwem rolnictwa, które tradycyjnie PSL-owi przypada. To kto prezesem Rady Ministrów? Jaki jest pana typ? Obawiam się, że Tusk niestety. Dla niego jest to kwestia prestiżowa. Zresztą w ogóle, szczerze mówiąc, jest trochę, muszę powiedzieć, PiS tak rozregulował ten system centrum rządzenia, że właściwie ja, gdybym to miał teraz obejmować władzę, bym zaczął od audytu rządowego, kto tam się czym zajmuje. Bo mam wrażenie, że powstał drugi rząd w kancelarii prezesa Rady Ministrów, który tak naprawdę rządzi, a ministerstwa zostały takim mnóstwem ludzi przeciążone, że tam one nawet żeby chciały, to nie bardzo mogą cokolwiek zdziałać. Więc cały ten system rządzenia jest dziwny, tak jak system budżetowania stał się dziwny, prawda, bo rzeczy powychodziły niektóre poza budżet państwa. Ja nie wiem, czy Tusk to ogarnie, szczerze mówiąc, ponieważ Tusk jest dość, jak był premierem, to był premierem słabym i głównie lęchującym, jak powszechnie wiadomo, a teraz trzeba by rzeczywiście Herkulesa, który stajnie Augiasza zacząłby czyścić i reformować i w ogóle od zera odbudował ten system ministerstw i departamentów, żeby on zaczął działać znowu. No właśnie, jak w skali prawdopodobieństwa ocenia pan
scenariusz pod tytułem Tusk jako realny premier, który rządzi z tylnego fotela i wysuwa na to stanowisko kogoś prominentnego, odpowiednio liberalnego, progresywnego typu prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. To jest możliwe? No, to też, jeżeli Tusk jest politykiem leniwym, to Rafał Trzaskowski chyba jeszcze bardziej, szczerze mówiąc. Nie, to fatalnie to wygląda. Czyli jestem przekonany, że Tusk absolutnie nie zgodzi się na pozycję drugiego siedzenia, bo on musi odzierżyć pole, on musi pokazać, że wygrał, on musi pokazać swoim zagranicznym przyjaciołom, że panuje nad sytuacją i w związku z tym zasługuje na powrót do tej wielkiej, w jego przekonaniu, wielkiej gry w Europie, która się toczy o centralizację państwa europejskiego. Więc z tego powodu będzie premierem przynajmniej przez najbliższy rok. Chyba że mam rację mówiąc, wskazałem taki teoretyczny wariant, że być może Tusk chce jeszcze bardziej zagrać o wszystko i doprowadzić do wcześniejszych wyborów przy takiej już polaryzacji, która zgubi trzecią drogę i ten jego sen o mijance zrealizuje, to znaczy, że rzeczywiście będzie jedynowładcą w Polsce. To jest możliwe, wyobrażam sobie taki scenariusz, wystarczy nie przygotować budżetu w odpowiednim momencie, oskarżyć, że to wina Andrzeja Dudy, który niepotrzebnie powierzał najpierw misję tworzenia rządu, prawda, dla przedłużenia władzy PiS-owi, potem wszystkich świętych w ogóle, zawsze wszystkich można o wszystko oskarżyć. Do takiej operacji potrzebowałby Tusk przejąć bardzo brutalnie i błyskawicznie państwowe media, więc być może będzie tego próbował poza prawnymi metodami robić przez jakieś, mówi się o jakichś pomysłach typu postawienie w stan likwidacji w telewizji polskiej i polskiego radia. Jeżeli coś takiego się będzie działo, to będę myślał, że może rzeczywiście idziemy na scenariusz wiosennych wyborów, gdzie Tusk oznajmi, że jeszcze nie dość wystarczające było to zwycięstwo i tym razem już nie rozpraszajcie się na duperele, na trzecie drogi i tak dalej, tylko wszyscy głosujcie na Platformę Obywatelską, bo tylko wtedy naprawdę odsuniemy wreszcie PiS od władzy. To byłby wariant, który mógłby liczyć na współpracę ze strony PiS-u, więc on teoretycznie jest całkiem możliwy, natomiast w praktyce nie siedzę w głowie u Donalda Tuska, zresztą pewnie nie jest tam przyjemnie i wcale bym nie chciał. Co będzie, czas pokaże. W każdym razie typ na premiera w najbliższych miesiącach pana Rafała Ziemkiewicza to Donald Tusk. Ja chciałem teraz szybko i sprawnie zmienić płaszczyznę tej naszej rozmowy, dlatego że od wyborów minęło zaledwie kilka dni, no prawie na palcach jednej ręki te dni można policzyć, a już się pojawiają takie ewidentne wątpliwości co do możliwości realizacji podstawowych postulatów programowych poszczególnych partii opozycyjnych. No, pod dużym znakiem zapytania stoi 13-14 emerytura, darmowe akademiki, dobrowolny ZUS, tutaj już się pojawił substytut, że tu chodzi o wakacje od ZUS-u, czyli zupełnie inna formuła. CPK chyba też jest skazane na bezpotomne pogrzebanie. No właśnie, pan w tym kontekście napisał, że Tusk obstawił zero na ruletce. Co to znaczy? Nie, że gdyby teraz poszedł na wcześniejsze wybory, to byłoby obstawienie zera na ruletce. No zero, jak wie każdy, kto gra w ruletkę, wypada bardzo rzadko, ale jak wypadnie, to ten, kto obstawił zero, bierze wszystko. To jakby na tym to polega. A jak pan interpretuje te wszystkie sprzeczne komunikaty w tych sprawach, o których powiedziałem? Dobre pytanie, ponieważ narzucająca się interpretacja, że to jest już wycofywanie się rakiem z obietnic wyborczych. Dobrze, a czy właściwie zwycięzcy wyborów się muszą wycofywać z rakiem z obietnic wyborczych? Następne wybory będą za 4 lata. No dobra, będą w przyszłym roku lokalne, ale to wtedy zawsze się jakoś zakugluje. Ludzie tak naprawdę, jak to Norbert Maliszewski mówi, wyborca ma pamięć złotej rybki. Dalej niż na kilka dni wstecz ta pamięć nie sięga. Czy ktoś pamięta dzisiaj, jakie były obietnice Rafała Trzaskowskiego? Zaręczam Państwu, żadna nie została dotrzymana, a wszystko co Rafał Trzaskowski robi, to jest zwężanie ulic, utrudnianie parkowania i tak dalej, to wszystko jest sprzeczne z jego obietnicami. Czy Rafał Trzaskowski utracił przez to popularność w mieście? Nie, ponieważ on tak naprawdę miał jedną jedyną obietnicę dla warszawiaków, że nie będzie rządził PiS. A Warszawa jest tak specyficznym miastem i tak ogłupiałym, że dla nich jest to zupełnie wystarczające te, że nie będzie pomnika miał Lech Kaczyński i to jest, tego akurat Trzaskowski dotrzymuje. I tutaj tak samo dla tych kilku milionów ludzi, oczywiście część z nich może uwierzyła w dobrowolny ZUS, to współczuje, albo w bezpłatne akademiki, natomiast albo w dopłaty 600 zł do
dla każdego, kto ma mieszkanie i je wynajmuje komuś i jeszcze chyba tam, a że prac domowych w szkole nie będą robić. O, to na miejscu dzieci bym zastrajkował teraz w szkole i żądał spełnienia tej obietnicy. Generalnie ciężko sobie wyobrazić zapisanie czegoś takiego w umowie koalicyjnej. No ale prawda jest taka, że dla tych ludzi, co głosowali, najważniejsze było to, że oni nie chcieli PiS-u, nie chcieli oglądać w telewizji pana Morawieckiego czy pana Terleckiego, nie chcieli oglądać, słyszeć, prawda, po raz kolejny Für Deutschland w wiadomościach telewizyjnych. I ogólnie chcieli takiej zmiany i taką zmianę dostaną. Więc czy rzeczywiście trzeba robić już od pierwszych dni, ośmieszać się opowieściami bzdur o dziurze Morawieckiego, wymyślonej przez panią Leszczynę, o rzekomym braku pieniędzy w budżecie, do którego do budżetu nie mają dostępu większego teraz ani o milimetr niż mieli przed wyborami. Jeszcze przecież nie weszli do żadnych gabinetów, nic nie wiedzą. Opowieści o tym, że jakoby Morawiecki jakieś dziury budżetowe poukrywał w różnych miejscach, są tak samo wiarygodne, jakby były miesiąc temu. Czy jest sens już teraz opowiadać Androny o mieleniu papierów, które są przygotowywaniem wyjaśnienia, dlaczego jak przyjdzie do rozliczania afer PiS-u, to tak jak po 2007 się okazało, że 69 śledztw prokuratorskich, dwie komisje sejmowe i żadnej afery w końcu nie znalazły, które rzekomo miały być. No to teraz będzie, to zresztą Zbigniew Ziobro ukuł tę formułę, brak dowodów jest dowodem, że dowody zniszczono. Więc się okaże, że nie ma żadnych dowodów, że jakieś afery PiS-u, no to jest najlepszy dowód, już mówił przecież poseł Szczerba, że niszczarki pracują niż. Ale być może ta retoryka jest właśnie przygotowywaniem takiej operacji, którą nazwałem obstawieniem zera na ruletce, to znaczy ogłoszenie, że budżet jest w katastrofalnym stanie, straszny, powoduje, że ten projekt budżetu, który zostawił po sobie PiS, trzeba wyrzucić do kosza i trzeba go zupełnie od nowa zrobić, a na to nie starczy czasu. A jak czasu nie starczy, to prezydent rozwiąże parlament. To jest też taki scenariusz, który sygnalizuje wielu nieprzychylnych PiS-owi komentatorów, że taki scenariusz jest brany pod uwagę, ale poruszył pan bardzo, myślę, ważny wątek, czyli ta wspólnotowa tożsamość anty-PiS. Pytanie, czy w rządzie od pani Żukowskiej i pana Zandberga przez konserwatywnych czy neokonserwatywnych ludowców do hiperliberalnego gospodarczo pana Petru, czy to wystarczy? Czy podziela pan też tę opinię, że po prostu to tak szybko zacznie trzeszczeć, że te rozbieżności ideowe, programowe, personalne są tak duże, że ten szpagat koalicyjny po prostu te ścięgna szybko nie wytrzymają? Szybko to może nie, to znaczy samo z siebie to szybko się nie rozleci, bo jednak ci ludzie są bardzo wypuszczeni po 8 latach, bardzo wygłodzeni władzy i bardzo długo będą wierzyć w to, że jeszcze, prawda, rozliczenia z PiS-em im dadzą jakąś satysfakcję. No bo będzie, prawda, polowanie na czarownicę teraz, oczywiście można to sobie wyobrazić, pojawiają się zresztą czasami pomysły kuriozalne, no jeżeli ktoś z tytułem profesorskim, uchodzący za prawnika, już tak naprawdę jest filozofem prawa, cokolwiek to znaczy, myślę o panu Sadurskim, rzuca taki tekst, że sam pan Bodnar, przecież lewicowy do szpiku kości, łapie się za głowę, to znaczy, że rozwiążą Trybunał Konstytucyjny uchwałą Sejmu stwierdzającą, że sędziowie, uchwały powołujące sędziów sprzed poprzednich kadencji są nieważne. No to znaczy, że jazda może być i w dziedzinie igrzysk może być dużo rzeczy się dziać i to może być wesoło. Natomiast no, same igrzyska oczywiście w pewnym momencie ludziom przestają wystarczać. Ja już przepraszam, bo to jest trochę starcze, co powiem, ale to jest dokładnie powtórka z rozrywki. PiS popełnił dokładnie te same błędy, które popełniła Platforma w czasie swoich rządów przed rokiem 2015. Te same błędy, które PiS-owi otworzyły do władzy drogę, kiedy Platforma je popełniała, teraz otworzyły drogę do władzy Platformie, bo PiS je powtórzył, ale Platforma przed 2015 rokiem też powtórzyła wiele błędów, które PiS zrobił przed rokiem 2007, kiedy poprzednio stracił władzę. No więc no już choćby ten moment tych rządów 2007-2015, gdzie też zbudowano bardzo silną antypisowską tożsamość i naopowiadano ludziom historii niestworzonych o jakiejś dusznej atmosferze, o jakichś straszliwych naciskach, nadużyciach, o zamordowaniu Barbary Blidy i tak dalej, to na parę lat starczyło. Ale potem wystarczyło, że Jarosław Kaczyński znalazł nowych ludzi, pokazał Beatę Szydło światu, pokazał Andrzeja Dudę, sam się troszkę schował i w 2015 roku PiS wygrał. Czy teraz tej wspólnoty, no, myślę, że na jedną kadencję najdalej przy sprzyjających warunkach takiej wspólnoty antypisu może starczyć, ale nie będzie sprzyjających warunków.
Przecież my mamy za kilka lat wojnę, naprawdę poważną wojnę, w którą będziemy zaangażowani fizycznie, więc to wszystko też będzie zmieniać. Z drugiej strony mamy nacisk na federalizację Unii Europejskiej i przyjęcie tych wszystkich rzeczy, które spowodują bunt społeczny, no bo jak Lemming se może wszystko znosić, bo jemu osobiście jest fajnie, jak jemu osobiście przestanie być fajnie, to się ze złości prawdopodobnie. Co to znaczy, że będziemy mieć wojnę, bo powiedział pan o tym z taką dużą pewnością dość jednoznacznie? No to znaczy, że tak wojskowi oceniają i tak politycy zachodni oceniają, że w ciągu 3-4 lat, może 2, niektórzy mówią pesymiści, optymiści mówią 4, będziemy musieli użyć swoich wojsk gdzieś prawdopodobnie na kierunku Bramy Smoleńskiej. Najzupełniej w serio prowadzonej wojnie, jak w najgorszym rozwoju wypadków być może na terenie polskim. Ukraina nie wygrywa wojny. Zachód nie wygrywa wojny na Ukrainie, a już ma drugą wojnę na Bliskim Wschodzie. Jeżeli będzie miała Ameryka trzecią wojnę na Tajwanie, to wszystko się jakby krocząco... No se, żyjemy w bardzo przełomowych, bardzo niebezpiecznych czasach. Jak zwykle Polacy sobie wydaje nam się, że polska wieś zaciszna, polska wieś spokojna i tu na ten nasz grajdoł nic nie dojdzie. A to przecież te walki na Ukrainie się toczą kilkaset kilometrów od naszych granic. I to jest naprawdę pełna wojna po zbóju z artylerią, z bombardowaniami rakietowymi, porównywalna z pierwszą wojną światową. Oby w tej drugiej prognozie pan redaktor również się pomylił. Mam wrażenie, że nie miałby pan nic przeciwko takiej pomyłce, a my wracamy na to nasze krajowe podwórko. No mówił pan o błędach, to kończymy ten fragment rozmowy, który podsumowuje kampanię. Co się stało u Konfederacji, u partii, która miała ambicje być języczkiem uwagi, mieć pakiet kontrolny najbliższego Sejmu, notują nieco ponad 7%, co w świetle jej ambicji wydaje się być niesatysfakcjonujące. No jest kilka przyczyn pomniejszych, ale moim zdaniem najważniejsza jest inna. Te pomniejsze przyczyny to jest to, że nie zrobiono fachowej kampanii wyborczej, jakby nie było pomysłu. Po tym jak nastąpił ten szczyt notowań, okazało się, że nie ma Konfederacji pomysłu, jak to przełożyć na konkrety, jak dalej kampanię prowadzić, taki stand-up, że jeździ z Sławem Rymecem po Polsce i nie wiem, tam robi happeningi rozrzucając fałszywe pieniądze z portretem Morawieckiego. Czy latanie helikopterem to był dobry pomysł na koniec kampanii? No, sam w sobie nie szkodził, natomiast to nie jest wystarczający pomysł. No to Führer nad Niemcami to 1932 rok. To chyba to wtedy była nowatorska kampania wyborcza, że Adolf Hitler latał samolotem i to coś tam zmieniało. Natomiast chodzi o to, że to była kampania oparta na grypsach, a nie na jakiejś konkretnej wizji przyszłości. Ale no i oczywiście tam afera na YouTubie w segmencie, do którego się Konfederacja zwracała, uczuliła ludzi na pedofilię i w tym momencie jakby wyskoki Korwina z uzgadnianiem zgody na seks z 13-latkami albo jej matkami, ich matkami trafiły po prostu, gorzej nie było można i ten protokół 1% jak zwykle przez niego odpalany tym razem zadziała bardzo skutecznie, ale moim zdaniem podstawowym błędem było takie zacięcie się w Konfederacji w retoryce partii kilkuprocentowej, że my z nikim nigdy nic, ani z PiS-em, ani z Platformą nie będziemy rozmawiać, wywalimy stolik. Czyli de facto zasugerowali, że jeżeli będą mieć pakiet kontrolny, to wykorzystają go do tego, żeby żadnego z rządu w tym Sejmie nie dało się powołać. Czyli... No co, mam iść głosować, prawda, i za 4 miesiące znowu głosować, bo wyszło na to, że głos na Konfederację jest głosem tylko na przedłużanie chaosu. I z tego co wiem, niestety niektórym w Konfederacji troszkę odbiło, im się tak wydawało, że właśnie tak zrobią, że doprowadzą do następnych nowych wyborów, a w tych nowych wyborach z jakiegoś powodu zdobędą dużo, dużo więcej, zaczną się liczyć i będą nie tylko blokować, ale będą rozdawać karty. Jest to dość, panie redaktorze, oryginalna pańska opinia, dlatego że duża część komentariatu jednak uważa, że grzechem kardynalnym Konfederacji był zwrot ku centrum, czyli rezygnacja z tej antysystemowości, na której partia budowała swój wizerunek, swoją tożsamość polityczną. Jak pan się do tego odniesie? No ale ona swoją popularność polityczną budowała jako partia protestu. No jest coś takiego, partia protestu. Kilkoprocentowy, krzykliwy margines. Natomiast ten 1,5 miliona nowych ludzi, którzy przyszli i nie chcieli głosować na Tuska,
ale też nie chcieli Kaczyńskiego, jednak nie zagłosował na Konfederację, tylko zagłosował na trzecią drogę, mimo że tak naprawdę no, to była przybudówka jakaś do Tuska. Więc wydaje mi się, że bardziej nie obawiał się ten elektorat, prawda, że w koniec końców jakiś rząd powstanie, tylko bardziej się obawiał tego, że nic nie powstanie i że to będzie... Nie, i że to po prostu głos na Konfederację był odebrany jako zmarnowanie głosu. Ja mam wrażenie, że to jest oczywiście była ciężka sytuacja, bo wiadomo, że nie mogła Konfederacja w kampanii wyborczej deklarować, że poprze PiS albo że poprze Platformę, bo za każdym razem by na tym traciła. Ale wydaje mi się, że mogła postawić, jakby stworzyć jakąś taką listę pięciu, powiedzmy, warunków, bo mówią PR-owcy, że więcej niż pięć to już nikt w dzisiejszych czasach nie jest w stanie zapamiętać, ale takich pięciu, powiedzmy, warunków, które musi spełnić ten, kto się ubiega o poparcie Konfederacji dla swojego rządu. I to mogłyby być nawet warunki zaporowe typu wyjście z Unii Europejskiej na pierwszym. No to może aż tak nie, ale prawda, nie wiem, odrzucenie kamieni milowych, wycofanie się z tego, z tamtego. Pięć takich ważnych, prostych rzeczy, o których Konfederacja będzie żądać. Jeżeli ktoś je spełni, to wtedy możemy umożliwić mu powstanie rządu, nie wchodząc do tego rządu. Bo przecież ale jest coś właśnie, takiego. Właśnie przykładowo to niezdecydowanie, to te niejednoznaczne odpowiedzi odnośnie stosunku do Unii Europejskiej, Sławomira Mentzena przykładowo, to jest coś, co Konfederacji pomogło czy zaszkodziło? Myślę, że zaszkodziło jej niesformułowanie wyraźnie, o co jej chodzi. Po prostu. Bo jedyny warunek, który się w którymś momencie pojawił, nie pamiętam, czy na jakimś szczeblu to było w jakimś wywiadzie, że jak wejdziemy do Sejmu i będziemy mieli ten pakiet kontrolny, to zażądamy, żeby Krzysztof Bosak został wybrany na marszałka Sejmu i to jak wtedy, która ze stron sporu politycznego się z nami zgodzi, to z tą możemy rozmawiać. Ale to był warunek personalny, no to bez sensu. No moim zdaniem trzeba było postawić po prostu jakoś wyraźnie wyjaśnić wyborcom, o co tutaj chodzi. No bo takie ciągłe gadanie, przewrócimy stolik. No co tam przewrócimy, jak mamy 10% poparcia, a stolik ma 70% poparcia. No to jest... Mając pod uwagę, ludzie uznali, że jeżeli chcę jakiejś nowości, to raczej tę nowość im wniesie Hołownia niż Mentzen. I to jest przegrana Konfederacji. Tu rzeczywiście nie ma co udawać, że przynajmniej fajnie, że jedyna partia, która nie usiłuje udawać, że to sukces. Panie redaktorze, właśnie na jedną z głównych przyczyn tej porażki Konfederacja namaściła wysoką frekwencję. Właśnie, ile w tym jest prawdy i dlaczego partii takiej jak Konfederacja ta wysoka frekwencja może szkodzić? Myślę, że Konfederacji miała możliwość dotrzeć do tej frekwencji. To nie jest tak, że ludzie, którzy już poszli głosować, a nie mieli takiej identyfikacji plemiennej za Kaczyńskim albo za Tuskiem, nie słyszeli o Konfederacji. No po prostu nie trafiono z propozycjami dla nich. Może to, bo oczywiście, żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba zrobić solidne badania socjologiczne, więc ja tylko pewne hipotezy tutaj stawiam, ale wydaje mi się, że tym podstawowym problemem było nie przedstawienie jakiejś takiej wizji Polski bez PiSu, ale zarazem nie Polski, żeby było znowu jak było, jak tu pani Agnieszka Holland przyjęła, bo takie było oczekiwanie tego. Natomiast ugrzęźnięcie w retoryce takiej, którą sobie funkcjonował UPR latami, to znaczy ani tam wszyscy, prawda, Korwin przeciwko całemu światu, no jest, nie jest ofertą dla dużej frekwencji, więc nie należy narzekać na dużą frekwencję, bo właściwie co to wyjaśnia? No, polityk, który narzeka na decyzje wyborców, to jest jak żeglarz, który na wiatr narzeka, jak to jeden z amerykańskich sławnych komentatorów kiedyś ujął. No po prostu ci ludzie oczekiwali jakiejś oferty i ta oferta Konfederacji się rozwinęła z ich oczekiwaniami, więc albo możemy jej brnąć na amen w korwinizm, to znaczy pisać Dupokracja, przepraszam, tam przez gwiazdki, jak to on robi, i mówić, że ludzie są głupi po prostu i tyle. No albo jeżeli chcemy brać udział w demokratycznych wyborach, to analizujmy swoje, weźmy ludzi od PR-u do marketingu politycznego, analizujmy swoją ofertę, zastanówmy się, jak co chcemy osiągnąć, a nie mówmy, że frekwencja była za duża. No jakby kierowca wyleciał z zakrętu w drzewowalną, bo zakręt był za ostry. No kto to będzie poważnie traktował? Panie redaktorze, kończąc wątek Konfederacji, muszę zapytać, jak pan skomentuje to, co się dzieje na linii partia Janusz Korwin-Mikke. Wiele osób jest oburzonych zawieszeniem
byłego szefa Unii Polityki Realnej w partii. Jest dobry ruch ze strony kierownictwa Konfederacji, czy może wręcz przeciwnie? No myślę, że to trzeba było zrobić wcześniej, no bo po prostu Janusz Korwin-Mikke działa wyłącznie na siebie, gra na swoją własną popularność, jest kompletnie nielojalny wobec partii, zawsze był. Tutaj ja często nie lubię, bo często się pojawia Korwin i Braun, takie zestawienie. No Grzegorz Braun jest radykalnym politykiem, ale jest politykiem odpowiedzialnym. Natomiast Korwin od taki było zawsze po prostu, że chce być w centrum uwagi, chce mówić rzeczy takie, żeby wszyscy podskoczyli, a jeżeli w ten sposób szkodzi partii, to jego to nic nie boli, bo to partia jest tylko po to, żeby była jakby taką sekcją rytmiczną dla niego, a to on jest tym solistą, więc wejście w politykę profesjonalną wymagało jakiegoś pozbycia się z Korwina. Pewnie ludziom się wydawało, że no on się tak już z racji wiekowych odsunie na dalszy plan. No nie odsunął się. No w Warszawie TVN zmontował jakąś prowokację jakichś idiotów, przepraszam, którzy zrobili tam jakąś incelską imprezę, że kobiety to trzeba traktować jak żywy inwentarz czy coś takiego. No i oczywiście Korwin tam natychmiast się pojawił i TVN miał wielki materiał o tym, że partyjna impreza Konfederaci, którzy nienawidzą kobiet i tego, że z Konfederacją nie miał nic wspólnego absolutnie, ale Korwin tam był, bo tam wiedział, że przyjdą kamery i będzie rozgłos. No ktoś, kto się tak może być albo jest skutecznym liderem i któremu się całkowicie trzeba podporządkować jak Donald Tusk, albo jest psujem, który będzie rozwalał każdy projekt, w którym uczestniczy. Ale dosyć duża rzesza gorących zwolenników Janusza Korwin-Mikkego wstawiła się za swoim idolem. Pytanie konkretne, czy Konfederacji grozi coś na kształt rozłamu wskutek tego, co się stało? Jaka jest przyszłość tej formacji? Nie ma polityki bez ojcobójstwa tak zwanego. Naprawdę nie ma. Gdyby Lech Kaczyński nie wbił noża w plecy panu Jerzemu Buzkowi, który go zrobił ministrem sprawiedliwości, to by i nie założył PiS-u razem z bratem, to by nie został prezydentem potem. Gdyby Donald Tusk nie wbił noża w plecy Bronisławowi Geremkowi i nie założył Platformy Obywatelskiej i nie utopił Unii Wolności, to też by dzisiaj nie funkcjonował wciąż w polityce. Więc jeśli Konfederacja chce pójść do przodu, no to musiała się Korwina pozbyć po prostu. A jeżeli on założy teraz kolejną partię, no pewnie założy. No nie sądzę, żeby to... Jakby przyczyną, jeżeli projekt Konfederacji ugrzęźnie, to naprawdę nie dlatego, że zwolennicy Korwina-Mikke wymogli to, że bez Korwina to nie jest to samo. No bo z Korwinem po prostu nikt dalej nie pójdzie niż te 2-3% wiernego kościółka korwinowców. No właśnie, ale w obliczu tego miernego wyniku ten odpływ wyborców mógłby być problemem. Ale przechodzimy trochę do przodu, dlatego że przed nami jest obfity sezon wyborczy, tak ten kalendarz się poukładał, przed nami wybory samorządowe, europejskie, na końcu wybory do Belwederu, wybory prezydenckie. Jaka jest Pana predykcja w związku z tym, co stało się 15 października? Czy ten centrolew zgarnie cały pakiet, jadąc na paliwie sukcesu z wyborów parlamentarnych? Czy do tego czasu już zdąży uwydatnić się fakt, że łączy ich stosunkowo niewiele poza wspólną niechęcią do PiS-u? Myślę, że to oczywiście trudno w tej chwili powiedzieć, bo nie wiem, jak będą działać. No, jest tych kilka wariantów, ale wiele wskazuje na to, że tam współpraca nie będzie się układać tak bardzo harmonijnie. No poza tym jednak pamiętajmy, PiS przegrał te wybory w tym sensie, że nie będzie w stanie stworzyć rządu. Znaczy przegrał w tym sensie, że nie zdobył większości, nie wygrał sam z całym światem. No, bardzo wysoko sobie postawił poprzeczkę. Gdyby miał jakąkolwiek zdolność koalicyjną, to by prawdopodobnie był zwycięzcą, bo wystarczy mu tam 37 mandatów czy 38 mandatów wystarczyłoby mieć, żeby własny rząd sformułować. Tylko problem polega na tym, że poszedł na wojnę z całym światem jednocześnie, więc nie ma skąd już tych mandatów dobrać. Ale mimo wszystko 7 600 000 głosów, które zebrał w tym momencie, to jest bardzo duży potencjał. I w wyborach lokalnych oczywiście są miejsca, gdzie z całą pewnością PiS będzie rządził. W wyborach europejskich też źle nie wypadnie, więc to nie jest tak, znaczy to jest pytanie, jakie są ambicje Jarosława Kaczyńskiego, bo znowu to jest troszkę taka sytuacja jak z Korwinem. No, to jest lider, z którym już bardzo ciężko będzie PiS-owi pójść dalej, a tam nie ma w ogóle
Absolutnie żadnego kandydata, no, poza jedynym namaszczonym przez samego Kaczyńskiego Mateuszem Morawieckim, który będzie twarzą klęski i nie będzie dobrym do następstwa kandydatem. Więc poczekajmy tego. Na pewno z dnia na dzień entuzjazm dla antypisu nie wygaśnie, bo Polacy już tak mają, że jak już kogoś wybiorą, no to dają mu taki kredyt zaufania, ileś tam czasu czekają. Ten nowo wybrany oczywiście zwala wszystko na poprzedników, tak jak Miller zwalał wszystko na Buzka, tak jak prawda, potem Platforma wszystko zwalała na PiS po 2007 i teraz też będzie wszystko zwalać na PiS właśnie opowiadając, że dziury budżetowe zostawił i tak dalej. Nie, myślę, że ten układ na parę, 2-3 lata myślę co najmniej wytrzyma popularność tego układu, więc nie liczyłbym na to, że coś z dnia na dzień się ludzie chwycą za głowę. Tak jak Platforma liczyła, że po 2015 roku oni już za 3 miesiące już się szykowali do władzy, już na Boże Narodzenie robili ciamajdan, prawda, i byli przekonani, że ludzie wyjdą na ulicę i Sejm rozpędzą i tak dalej. Nie, to się aż tak szybko się nastroje nie zmieniają. Czyli taką żywotność pan tak zwanej opozycji demokratycznej daje. Ja już pomału na koniec naszej rozmowy chciałem pana zapytać o to tak zwane społeczeństwo obywatelskie i o spełnianie obywatelskiego obowiązku, no bo od paru lat zrobiła się, nie chcę użyć tego słowa, ale moda w Polsce na społeczeństwo obywatelskie i też PiS jest utożsamiany właśnie z tym diabłem, tudzież Faustem, który przebudził to społeczeństwo obywatelskie, wiecznie zła pragnąc. Dobrze zrobił, niemałą przysługę wyświadczył przy tych wyborach opozycji. No właśnie, czy to społeczeństwo obywatelskie to jest zawsze wartość absolutna? Społeczeństwo obywatelskie jest wartością, ale to, o czym mówimy, nie ma nic wspólnego ze społeczeństwem obywatelskim. To jest jakaś taka doraźnie klecona wspólnota do wspólnego wroga. To Polacy potrafią. Takie wielkie działanie na hura, najlepiej przeciwko komuś. I to się parę razy już taka większość skleciła, ale to nie jest żadne społeczeństwo obywatelskie. To jest to dobrym przykładem tego jest taka patologia, jaką jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Nigdzie na świecie nie ma czegoś takiego jak ten biznes owsiaka, ponieważ na świecie są, w normalnym kraju są tysiące małych orkiestr codziennej pomocy, a nie jakieś wielkie od wielkiego dzwonu, że się wrzuca do puszki pieniądze, robi wielką mobilizację, przykleja se serduszko i przez jeden dzień się odpiernicza ten, że a, jestem fajny facet, wspieram dzieci, Jurek kochany załatwia nam to. No, człowiek po prostu handluje takim dobrym samopoczuciem. To jest chore. I tak samo chore nie jest żadnym społecznym, tak jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy nie jest żadną dobroczynnością, tylko takim dorocznym cyrkiem, który zaspokaja potrzeby pewnego lenistwa obywatelskiego, nazwijmy to, w tym wypadku w dziedzinie dobroczynności. Tak to, że się zrobi cyrk, ruch, który tam kombinuje na wybory, jeździ z okręgu do okręgu, daje listy, wskazówki, algorytmy, w jakim okręgu teraz jechać, żeby naszych wesprzeć. To jest wszystko takie typowo polskie działanie od wielkiego dzwonu Społeczeństwo obywatelskie to jest pewna codzienna praca, pewne codzienne poczucie obywatelskości, odpowiedzialność za swoje lokalne środowisko, za działanie państwa, tych kilka godzin w miesiącu przeznaczonych na jakąś pracę społeczną, na zainteresowanie sprawami publicznymi, a to jakby wielka mobilizacja raz na 4 lata, że pogonimy Kaczyńskiego, czy potem za 4 lata być może znowu pogonimy Ryżego, prawda, albo tego, to nie jest żadne społeczeństwo obywatelskie. Właśnie na tym polega problem, że my nie jesteśmy żadnym społeczeństwem, jak to już Norwid, prawda, wyrzucał, że jesteśmy dobrym narodem, a społeczeństwem żadnym i niestety nie udało nam się jeszcze od XIX wieku tej straty nadrobić. Panie redaktorze, już na koniec napisał pan ponad rok temu książkę pod tytułem Wielka Polska i chciałem przytoczyć jeden cytat. Polska wielka, dumna, ważna, rozgrywająca w regionie i licząca się w świecie. I chciałem zapytać, czy w obliczu tej prawdopodobnej zmiany władzy, zmiany orientacji sojuszniczych, zmiany doktryny prowadzenia polityki międzynarodowej, ta Polska opisana w tej książce nadal jest pana zdaniem możliwa? Jest, bo tam dużo argumentów przedstawiłem, trudno było je teraz w tej chwili przypominać. Ale to są pewne bardzo sprzyjające koniunktury międzynarodowe i pewne przymusy międzynarodowe. Tak to nazwijmy. Jest jakby lekcją historii, że narody, które w pewnym momencie znajdują się naprawdę w poważnych opałach, w bardzo trudnym położeniu,
nie mają po prostu innego wyjścia niż znaleźć w sobie siły, znaleźć przywódców i wykorzystać szansę na przetrwanie. Jeżeli natomiast wbrew pozorom, to przepraszam, bo to może zabrzmieć nieprzyjemnie dla państwa, ale dobrobyt rozleniwia i gdyby Polska sobie mogła teraz liczyć na kolejnych 20 lat takiej fajnej koniunktury, jaką miała ostatnio, jaką zmarnowała po 1990 roku, to być może zupełnie by uległa degeneracji, ale w ciągu lat najbliższych będą przychodzić takie wyzwania, na które nie można, bo sobie będzie pozwolić na degenerację i trzeba będzie rzucić troszkę, zacząć myśleć już nie tylko o tym, jak tutaj zrobić raz od wielkiego dzwonu jakąś wielkie, prawda, wielką akcję i kogoś pogonić, tylko trzeba będzie naprawdę zacząć się organizować i rozumieć, że, przepraszam, nie przepadam za Piłsudskim, ale to stwierdzenie, że albo Polska jest wielka, albo jej nie ma wcale, trzeba sobie wziąć do serca. I ja myślę, że ten instynkt w Polakach się obudzi, bo może dlatego, że sam pamiętam takie dwa przebudzenia. Pamiętam rok 80 i co się działo po sierpniu 80 roku i pamiętam rok 1990, jak jednak jaka energia w Polakach się stopniowo zaczęła pojawiać, nie od razu po zmianach, ale została uwolniona. Jak czytam o, nie wiem, o Konstytucji 3 maja, insurekcji kościuszkowskiej, jaka wtedy energia w narodzie się uwolniła. Więc jestem przekonany, że taka energia się w Polakach w najbliższych latach uwolni pod wpływem kłopotów, które na nas spadną. A tym razem koniunktury międzynarodowe są tak dobre, że może się to skończyć lepiej niż za każdym poprzednim razem. Diagnoza złowroga i teraz już absolutnie ostatnie pytanie, krótkie na sam koniec. Jeśli tak zwani neosędziowie z Izby Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych Sądu Najwyższego uznają legalność wyborów, jaka powinna być reakcja opozycji? No powinna nie uznać, ponieważ konsekwentnie uważa, że orzeczenia neosędziów są nieważne, w związku z czym powinna wtedy zażądać rozpisania nowych wyborów. No więc poważnie, no to wszyscy wiemy doskonale, że to jest wszystko totalna obłuda i nikt tego nie ukrywał, prawda, że jeżeli wybory przegra PO, to wybory będą sfałszowane, a jeżeli wybory wygra PO, to będą uczciwe. Więc jeżeli neosędziowie orzekną, w cudzysłowie biorąc to słowo neosędziowie, jeżeli orzekną tak, jak sobie towarzystwo życzy i będzie to dla nich korzystne, no to wtedy się okaże, że neosędziowie, przynajmniej niektórzy są ok i możemy ich przyjąć do naszego jedynie słusznego towarzystwa. Gościem kolejnej rozmowy Nowego Ładu był redaktor Rafał Ziemkiewicz. Bardzo dziękujemy panu redaktorowi za poświęcony czas. Dziękuję serdecznie.